sypiemy odrę. A co to oznacza? Że będziemy łowić. Dokładnie. Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie. To jest nasza sesja bezpośrednio z nad rzeki. Dokładnie. Rzekę zaczęliśmy przygotować trochę wcześniej. W tej chwili przyjechaliśmy. To są pierwsze nęcenia na dzisiaj. Zaraz będziemy przeprawiać się przez gąszcz zarośli, donosić sprzęt, resztę, namioty, rozkładać obozowisko, co może trochę potrwać, ale najpierw chcieliśmy trochę posypać i z Wami się przywitać. Tak zapewne będzie, że ta przeprawa tutaj nas pewnie wymęczy, szczególnie, że mamy upał niesamowity. Do tego mnóstwo komarów. Komarów, tak. Bo na rzece była duża woda, teraz ona zeszła już kilka tygodni temu i tych komarów jest mnóstwo. Na razie w dzień gryzą, ale nie tak mocno. Myślę, że wieczorem to trzeba będzie uciekać do namiotu i nie dadzą posiedzieć nad wodą, popatrzeć, obserwować rzeki. To co, Przemek? Poprasujemy, ponęcimy. Ponęcimy. Bierzemy cały sprzęt, a Was zapraszamy. Oglądajcie film. Może nam uda się coś złowić. No. Jesteśmy dobrej nadziei, dobrej myśli, że ryby będą współpracować. Na to liczymy. Powiem Ci historię taką, kiedyś tu miałem. Nęciłem sobie ten odcinek rzeki. Przyjeżdżałem regularnie, bo akurat tak pracowałem, że mogłem sobie samymi rankami przyjeżdżać. Przyjeżdżałem na parę godzin z rana. Takie miałem rytuał. Też takie możliwości, dlatego to wykorzystywałem. Teraz robię to, że na weekend przyjeżdżam albo i dłużej, bo rano nie ma czasu, nie? Wyobraź sobie, że zaczęły mi się spławiać karpie. I widziałem trzy charakterystyczne karpie. Takiego lustrzenia ze szramą, pełnołuskiego w granicach takiego 12 kg i trzeci był taki wielki, czarny, około ze 20 kg, nie? Trzy karpie tak regularnie mi się spławiały, nie? I tak na jednej główce, tak? Przy jednej główce, nie? Przy jednej główce w warkoczu, przy głęboczku, nie? No. Pokazywały się. Najpierw się jeden pokazał, później drugi i tak miałem chyba ze dwie zasiadki takie, nie? Nie byłem brania, nie? Znaczy dwie zasiadki, takie poranki, nie? Dzień w dzień. Aż tak się i codziennie przyjeżdżałem i one z dnia na dzień widziałem te trzy karpie, widziałem się spławiające, nie? Spławił się jeden za jakieś kilka minut, ten drugi i zapamiętałem, bo tak lustrzeń ze szramą, taką szramę miał na boku, zresztą później dalej Ci powiem ten pełnołuski taki, no, później się okazał 12 z groszem miał, nie? Bo wyciągnąłem z tego statka z tych trzech ryb, które się pokazywały, dwa wyciągnąłem. Tego luszczenia z tą szramą, wiesz,
taki mał rysę, a taką charakterystyczną. Dzisiaj pewnie miałby już bliznę, bo wtedy to gdzieś musiała ryba podróżować, otarł się o coś, nie? Tego pełnouskiego, takiego 12, on chyba miał 12 coś tam, ale tego czarnucha takiego prawie czarny, taki wielki, mówię ci, że on po 20 kilo, to nie wyciągnąłem go, nie? Nie wyciągnąłem go, nie? Aczkolwiek... przy trzech spławach nie wyciągnąłeś, to sukces. No. Ale to nie było, wiesz, w ten, że on mi się akurat spławiły i ja w ten sposób wyciągnąłem. Nie. To było tak, że ja je widziałem, na przykład te statko widziałem dwa razy, jak się spławiały, nie? Nie zawsze było tak, że wszystkie trzy się naraz spławiły, nie? Czy wszystkie trzy zaobserwowałem, ale tak charakterystycznie było, że te trzy statko. I ja dwa wyciągnąłem z tego statka, nie? W ciągu tam kilku dni, następnych dni byłem i jednego, później za dwa dni chyba następnego, nie? I miałem później jeszcze jedną rybę, miałem, nie wiem czy to akurat z tego statka, ale mi poszła pod prąd i mi się spięła, nie? Mi się spięła, bo a mi się zachciało pójść do lasu zobaczyć po grzyby, no, bo na grzyby, za potrzebą poszedłem, nie? I ten wziął, pojechał w dół rzeki, a później nawrócił i poszedł do góry, nie? Ja przyszedłem, ja słyszałem sygnalizator, ale nie miałem centralki jeszcze wtedy przy sobie. To było trzecie branie i ściągam, ale siedzi karp, ale on zapłynął pod prąd i się spiął, zanim go za dużo luzu miał po prostu. Nie? No to ja tak na Odrze miałem taki jeden tylko przypadek, że siedziałem sobie na główce na dole samej i też tak, wiesz, rano jakoś tam kawka i cicho siedziałem, cicho, nie ruszałem się, sam byłem na rybach, nie? I widzę, że płynie. Normalnie widziałem, jak płynął mi przy opasce, przy kamieniach, nie wiem, tam z 3 godziny minęło. I branie, nie? No, czyli i ten sam karp, bo to było tylko jedna ryba, jeden karp, ale to jeszcze nawet nie na karpiówki, to wtedy na feder siedziałem. To był taki, wiesz, nieduży jakiś tam, z 5 kilo bączek taki. No. To tak miałem właśnie, że widziałem go, a później wziął, złowiłem go, wiesz. Ile ty już lat łowisz karpiów na Odrze? No, 20 lat. 20, tak, lat. 20 lat to takie bite jest. Sam na samej Odrze, no karpiowanie to tam trochę więcej, nie? Ale tu na Odrze to 20 lat. No jak tak patrzysz z perspektywy czasu, to tych brań więcej, ryb więcej, mniej? Nie, mniej, coraz mniej. Coraz mniej ryb, nie? To znaczy, to wpływa presja, no i myślę też, że trochę ryb wyjechało z rzeki, nie? To też jest. Aha, rzeka nie jest zbiornikiem, żeby te same ryby wyciągać. No, mimo to, że wypuszczamy te ryby, nie? Staramy się wypuszczać je, to ja w życiu widziałem, ja złowiłem dwie ryby, te same, nie? Te same. W rzece. Właśnie miałem pytać, czy zbierały się te same. Przez te lata, nie? To znaczy się, ja jedną wyciągnąłem tą samą, ale wiem o... wyciągnąłem później drugą rybę, którą pół roku wcześniej wyciągnął też karpiarz, nie? 20 kilometrów wyżej. Nie? 20 kilometrów wyżej rzeki on ją wyciągnął, czyli pokazuje, jak podróżuje, nie? On ją wyciągnął. Ciekawy jestem właśnie, jakie są kilometry, bo dobowa taka, wiesz, dobowy dystans karpia czy amura, nie? Ja myślę, że on może, karpie to może mniej, bo karpie to tak, ja myślę, że one tak sporą roku się przemieszczają i wracają na ten, nie? Ale amury potrafią, nie wiem, kilometry pływać w to i nazad, nie? Na odcinkach. I'm not going to be able to do that.
prawie odpoczynek, ale tak naprawdę to nie jest odpoczynek, bo jesteśmy w miejscu i opieram się o coś, to dla wędkarza i karpiarza rzecznego jest to dosyć szczególne miejsce, gdyż na rzece wybieramy odcinki, właśnie kierując się takimi właśnie znakami. Są to znaki żeglugowe dla barek, dla statków. Początek taki X, czy żółty krzyż czasami, przeważnie żółty X, oznacza początek i koniec głębokiego odcinka, po której stronie jest główne koryto i z której strony ma płynąć barka. Dla kapitana barki, czy szypra, czy nie wiem jak on tam się nazywa dokładnie, nigdy się za tym nie wdrożałem. Ale to jest wyznacznik i dla nas też będzie wyznacznikiem, wybierając odcinek rzeki, że to jest głęboki rejon. Te znaki mówią o tym, od znaku do znaku jest to dobry odcinek, głęboki, bez względu na głębokość rzeki, bez względu na stan wody, na tym odcinku zawsze jest głęboka rynna, po której się poruszają ryby, za którymi się uganiamy nad tą rzeką. Satysfakcja jeszcze z takiej rzeki. Nie wiem, czy my jej wypuszczamy. Nie wraca. Zobaczymy, co to z tego wyniknie. Jeszcze wiesz, fajnie by było, jakby przeszła jakaś burza, coś by się zachmurzyło, no ale się na razie nie oczekuję. Przez najbliższe dwa dni taki skwar znowu będzie, nie? Jak trzy dni. No, burza fajna, tylko wiesz, tą burzą, to ja bym tutaj nie szalał. Ja bo mnie zmiecie, no. Ja wiem, że się boisz, no ciężko, no. Te odrzańskie burze też są takie agresywne dosyć, nie? A zawsze korytarz, bo tu korytarz lasu jest i rzeka długa, korytarz idzie lasu z jednej. Zachodu, i to tak wiesz, z zachodu idzie i to jednak zawsze te... Wiatry są, najgorzej to wiatr, nie? Burza pokropić, popadać, tego najgorszy to wiatr, jak to wiesz, zacznie ci zacinać i zrywać, wyrywać, nie? Aczkolwiek, no ja to przeżyłem ze dwie czy trzy burze nad Odrą, takie mocne, naprawdę mocne, że jak pioruny dawały, to ziemia się trzęsła, nie? Raz mi tylko wędki zabrało, zmiotło taki wiatrzysko, nie? I wróciło. Ale reszta to tego, spokojnie. No nic, przygody są, najważniejsze, że jakaś rybka jest, coś może się jeszcze uda. Coś może się uda, może coś się uda wyłuskać. Nie myślę, że nie, no jeszcze mamy szansę. No, jak,
są dwie doby jeszcze przed nami, to coś będzie, nie? Tak liczę na to, że może coś będzie. Fakt, że to trzeba liczyć na nocne brania, nie? Będziemy przygotowani na to, żeby kręcić na żywo czy coś, to może być taka sytuacja, nie? Ciężko. Ciężko, żeby to wykadrować dobrze w nocy i te zdjęcia mogą być nie wiadomo. Jakość może być, wiesz, nie? Fajnie by było, jakby one rano wzięły, rano hol na żywo, coś na... Ale to ciężko jest, to ciężko jest na zbiorniku zamkniętym zrobić hol na żywo, a co mówić na rzece, nie? Żeby... Jeszcze trzeba, wiesz, opanować te miliony komarów, nie? A, to już utrapienia. W tym roku po tej dużej wodzie, zresztą tu chodzimy... A czekaj, jak byłeś wcześniej, to one, te komary były w takich ilościach? Nie było w takiej ilości. Ja wiesz, w maj, czerwiec, jak tu siedziałem, to komara nie widziałem, nie? Dopiero jak ta duża woda, bo przyszła trochę w czerwcu, lało i tak początek lipca, nie? To lało, była duża woda i po tej dużej wodzie tych komarów się tak narobiło. Wiesz, tu gdzie stoimy teraz, to tu dotąd sięgała woda, nie? No to jest gdzieś 5 metrów, 5 metrów? Dobre 5 metrów, no niżej. I wiesz, no i tych komarów się wylęgło teraz dużo. No nie idzie wytrzymać, no rano czy bez jakiejś tam spirali, bez psikania, to nie utrzymasz się, no. Uroki rzeki. No to jest właśnie to. Czasami bywa tak naprawdę rok okrutny, że rzeka daje komary więcej, nie? Komary. No wiesz, to takie niedogodnienia. Nie wszyscy się na to, wiesz, chcą z tym podzielić. Ze względu na to, że tak, trud musisz włożyć w nęcenie, nie? To musi długotrwałe być. Bo z marszu nie złowisz w rzece ryby, chyba że naprawdę z przypadku, nie? Trzeba przyjeżdżać, nęcić, to jest czas dużej ilości przede wszystkim, dużej ilości, nie? Jak tu dziennie 4 wiadra kukurydzy, no to jest, wiesz, to jest dużo, no. Za 4 wiadra kukurydzy to mój sąsiad mówi, żebym świnie wyhodował, tyle kukurydzy sypie do odry, świnie wyhodował, nie? No ale samo to dźwiganie, wiesz, to co my tam przez te lasy, no to jest... No, dokładnie, no bo nie ma dojazdu, ciężki dojazd, to już następny następny mankament tego, nie? Ale ryba wypracowana wtedy jest taka naprawdę, no, ale wiesz, wyciągasz jedną rybę i to jest satysfakcja, no. Nie? To jest satysfakcja z rzeki, nie? Dokładnie. Ten trud poniesiony, chociaż całe karpiowanie w rzece to ma właśnie to, ta przyjemność tego dźwigania, tego nęcenia, a co by było, jakbyśmy pojechali... Zarzucili wędki i po 3 ryby dziennie wyciągali, nie? I do zmarszu, wiesz, posypiesz 2 łyżki kukurydzy i byś wyciągał. To nie byłoby tej atrakcji z rzeki, nie? Ta ryba nie cieszy się takim wzięciem. No i nie każdy chce łowić na rzece, bo widzi, jakie to są utrudnienia. Koszty, utrudnienia, a nie daj, że przyjeżdżasz, a tu jeszcze ktoś siedzi na główce, nie? Na rzece, w nęconym miejscu, to już jest całkowicie, nie? No tu woda ogólnie dostępna w zasadzie, nie? No tak, woda jest dla wszystkich, trzeba się liczyć. No, trzeba się liczyć z tym, że ktoś cię podciądzie, nie? Dlatego trzeba często bywać, sypać i w razie czego poinformować kogoś. Wiecie, panowie, my tu sobie, żeby przygotować, no aczkolwiek nikogo nie wyrzucimy za burtę, że tak powiem, albo nie pogonimy, nie? Jak ktoś tu usiądzie przed nami. Nic, walczymy. Będziemy walczyć, zobaczymy. Jeszcze mamy trochę czasu. Może to ryba wreszcie się skusi na jakąś... Przynęte. Mamy złote kulki z rubinem, tak? No, kulki to, może, są... to może no wezmą mnie wreszcie, nie? No, no. Dokładnie. Targa? No targa siedzi. Takie są mroki, że tyle karpi było, co kleni w odrze. Masakra, to byśmy łowili, naprawdę byśmy, ręce by nam odpadały po 2 dniach wędkowania.
Dlatego tyle sypiemy. Trzeba sypać, ładować, walić. Będzie zostało do karpi. I to wszędzie bliskie plenie. Wyjeżdżają. Jak zwykle odrzańskie przyłowy wyżerają tylko żarcie. Klenie, leszcze, tego pełno jest. Łodrze, dlatego tak dużo się sypie. Bo trzeba zostawić stołówkę dla karpia również. Proszę. Dla niejednego spinningisty było to wyzwanie. Ładny klenik. Dla mnie to uważam go jako niechciany przyłów. Wyżeracz kulek i kukurydzy. Z dużego hałasu cykniemy go od razu tak na wodę. Czasami taki podbierak najtańszy, wyczynowy, przydaje się właśnie do takich rzeczy. To jest piękna ryba. Tego jeszcze nie grali. Na 2,20. Dlatego były takie piknięcia, pyk, pyk. Nawet wiesz, nie pociągnął ani... No. Nie no, bo już się zapiął, nie mógł ciągnąć. Ciężarka nic. No. Przyłowy, przyłowy. Same przyłowy.
nocna rybka z naszej łówki. I znów ta ogromna radość. Odrzejski amur. I znowu mało co nie wylądowałem w wodzie. Ciężko było podebrać. Ale wspólnie z Przemkiem działamy i jest. Piękna rybka z naszej rzeki. Rzeka wynagrodziła w jakiś sposób te trudy. Ryba jak zawsze wraca do wody. O, ładnie, pięknie. Teraz kata na łowce. Super. Dziękuję Ci bardzo za pomoc, Panie Przemysławie. Zawsze do usług. Goście mają pierwszeństwo. A, dziękuję, dziękuję. No patrz, no. Tylko żeby się nie skąpać. Troszkę czasu przed nami jeszcze jest, także jest szansa na kolejne przygody z rybami. Jestem dobrej myśli. Jeżeli się nie uda, no nie sprzyja pogoda. Te upały rzeczywiście męczą bardzo. Ale doświadczenie na każdej z takich wypraw jest zdobyte, jest ogromne, więc wykorzystam je przy kolejnej wizycie. A na tą chwilę delektuję się tą przyjemnością bycia tutaj. I czekam na dobre brania. Szczególnie sobie doceniam tą zasiadkę i to, że mogę z Przemkiem, który tutaj od lat łowi na tej rzece, mogę z nim wędkować i no, oczywiście jakieś porady, które on tutaj sugeruje, są bardzo cenne dla mnie. Cieszy mnie ta wyprawa. Myślę, że Odra to będzie takie jedno z łowisk, które będę odwiedzał przynajmniej raz w roku. Taka raz w roku duża wyprawa. Chciałbym, no mam nadzieję, że to się uda zrealizować. I to niezależnie od tego, czy będzie dużo ryb, czy w ogóle będą ryby. Po prostu przebywanie nad tą rzeką to jest coś pięknego. Jedna z wielu przyłowów, jedna z wielu przyłowów ryb w Odrze, jak się łowi karpie i amury, jest brzana. O, czasami bywa, że wchodzi więcej sztuk. A czasami są to pojedyncze egzemplarze. Ale ciężko brzanę w ogóle zapiąć na kulkę. Ma specyficzny, jak widzimy, pobór przynęty od dołu i ciężko się zapina na kulkę, aczkolwiek przyłowy są częste też, można powiedzieć. Ale na pewno są one częstymi też gośćmi w wyjadaniu naszych kulek. Oprócz kleni i różnych leszczy, brzany też ostro smakują sobie w naszych kulkach, w naszym nęconym miejscu. Takie właśnie egzemplarze można wyciągnąć lub większe, bo bywały większe. Większe sztuki brzan i na pewno one chodzą stadem, wchodzą, wyżerają nasze żarcie. To też jest konkurencja dla karpi, a w Odrze takich brzan nie brakuje. Rarytasem dla spinningisty by ona była lub federowca, bo jest ładna. Dla karpiarza no walczy, aczkolwiek poszła w nurt ostro w rzekę i dała jazzu. Może nie tak jak karp, ale... Przypony, jakie tu używam, w zasadzie nie różnią się aż bardzo od tych standardowych, gdzie stosuję je na wodach stojących. Zwykła plecionka w otulinie lub bez otuliny. Tutaj stosuję 30 lb. Przypon różni się jedynie tym, że używam tutaj materiałów, tych akcesoriów, jak pozycjoner czy rurka antyspontaniowa z dodatkiem wolframu, czyli one są takie trochę bardziej ciężkie. Przypony raczej krótkie. Wiadomo, rzeka płynie, więc no, tam są różnego rodzaju zawirowania przy dnie. I krótszy przypon no, nie będzie tak gdzieś tam się
nie będzie miał możliwości po prostu gdzieś tam zaplątać. Że akcesoria są z dociążeniem. Pozycjoner z dociążeniem, także rureczka z dociążeniem. Ciężarek obciążający jeszcze przypon dodatkowo. Tu akurat mam przygotowane na bałwanka. Na zestawie oczywiście bezpieczny klips, ale nie używam tutaj zwykłej agrafki na sztywno, czyli nie zapinam tej rurki antysplątaniowej szybko złączkę na sztywno, tylko stosuję agrafkę razem z kółeczkiem i to powoduje, że przy rzucie, a także no właśnie przy tych zawirowaniach, które gdzieś tam mogą się wydarzyć na dnie, ona mi się obraca, ten cały przypon mi się obraca i no lepiej to się sprawdza niż na sztywno, bo na sztywno może gdzieś tam się jednak oplątać. Do tej pory widzę, kilkanaście razy już wyciągałem, rzucałem wszystko, no nie plączę się, także jestem pewien tych zestawów i mam nadzieję, że to się sprawdzi wszystko i jakiś karp trafi na moją matę, szczęśliwie wyholowany, wszystko wytrzyma. Nie stosuję tutaj przyponów strzałowych, nie stosuję tutaj letkorów, dlatego że chcę wyeliminować wszelkie jakieś dodatkowe węzełki, które będą powodowały, że ta trawa, która czasami się gdzieś tam w rzece zbiera, ona płynie, ona będzie mi się tych węzełków czepiała, więc tylko żyłka, bezpieczny klips, przypon i tyle, czyli taka prostota. Uproszczone to wszystko jest maksymalnie. Ciężarki stosuję 120 gram, w zupełności to wystarczy, utrzymują się przy dnie, nie ma problemów. Tak to właśnie u mnie wygląda. No, zbliża się czas nęcenia i przewożenia zestawu, więc do dzieła. Pięknie. Przybór wody po przepływach barek lub statków. Woda przybiera. Nieraz w rzece potrafi przybrać do metra wysokości więcej i niesie ze sobą takie właśnie niespodzianki. To jest niezłe mankamenty. To jest duże utrudnienie dla karpiarzy, dla w ogóle, dla każdych wędkarzy. Większa woda, wiadomo, jest, podnosi się, zbiera z brzegów te suche trawy, które płyną i właśnie się czepiają na zestawy. I co jakiś czas przy takiej dużej wodzie, większej wodzie, trzeba wyciągać zestawy, zmieniać, przerzucać. Bo nie mamy pewności, czy zestaw leżący na dnie leży dobrze, czy się nie zaczepił jakiś habaś. Nie tylko zresztą śmieci takie, czy naturalne, ale też gospodarcze. Ludzie wyrzucają wszystko do rzeki. Widzimy, jak zaśmiecają go, jakie dziesiątki butelek pływa, różnych innych śmieci gospodarczych. O, oczyszczenie i do wody z powrotem. Thank you.
To co, Przemko, trochę żeśmy zarośli, co? Tak, no, już jest czas ogolić się. To widać, że spędziliśmy tu parę dni. No niespełna. Tydzień czasu. Tydzień czasu, no dokładnie. No tygodniowa zasiadka za nami. Słuchajcie, no wszystko co dobre szybko się kończy i my się musimy zwinąć. Wy sami wiecie, jak to jest zwijanie maneli. To jest najgorsze, co może być w życiu karpiarza, nie? Nawet bez brania, ale zwijanie jest najgorsze. Nie? Dokładnie. Tak jest. Podsumowując co? Super czas. Super czas, udana wśród przyrody. Tak. Dobrej ryby do, w miarę dopisały, aczkolwiek pogoda nie dopisała skwar. I to jak wcześniej widzieliście, wspominaliśmy, lało się z nieba, ale żar się lał z nieba. Dopiero teraz na odchodne... Zmiana pogody. Zmiana pogody, nie? I teraz mogłoby coś się teraz by mogły być. Teraz ale niestety. By było tydzień, ale niestety trzeba wrócić do domu. Ja nie mogę narzekać, jestem zadowolony, mega. Dziękuję Przemysław, że za wszystkie rady, wskazówki. Nie ma sprawy. Pomogło. Służę zawsze swoim doświadczeniem, jakimś doświadczeniem, które zdobyłem przez te lata. I takie zasiadki są mile widziane, nie? Zawsze spędzenie czasu w gronie przyjaciół, to jest nie ma nic lepszego, co nas karpiarzy może łączyć. Wiadomo, łączą nas ryby, ale też przyjaźń to najbardziej, nie? Zgadza się. To co? Nie przedłużamy, bo nam pada, a trzeba się zwijać. Pakujemy te manele. Dokładnie. Trochę mokro, ale... Damy radę. A nie... jeszcze czeka nas wąwóz. O, jeszcze wąwóz, o, wąwozem. Jeszcze komary. No, komary i te inne sprawy, to jest przeprawa, to niezła przeprawa. Tak jakby można było na wiosłach przez jezioro, to my przedzieramy się przez gąszcz krzaków do samochodu nosić. Nie mamy samochodu pod nosem tylko. Nie. O, jakieś 500 metrów przez las, przez wąwozy i chaszcze, nie? To może wspominaliśmy już, ale na pewno tego. Na pewno to jest też uroki Odry. Tak. Ale za to się kocha tą rzekę. Ja za to ją kocham, za ten trud włożony. A jedna ryba wynagradza wszystko. Nie? Jak się wkłada tyle trudu w łowieniu w rzece. I nie jest adekwatna, bo to jedna ryba z rzeki to jak 10 albo nawet może 20 z innego zbiornika zamkniętego. To prawda. Gdzie tam ryby są policzone co do sztuki, a tu nie wiadomo. Nie? Dokładnie. Jak dotrwaliście do końca tego filmu, to znaczy, że Wam się podobał. Zapraszam na kolejne nasze filmy i my z Przemkiem na pewno jeszcze wspólnie się będziemy umawiać. Dziękuję bardzo. Lecimy. Hej.